Przy jednej z głównych alejek cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie znajduje się grobowiec rodziny Sobolewskich. Skromna inskrypcja głosi, że spoczął tutaj dr Władysław Sobolewski. Uważany jest za ojca polskiej kryminalistyki. Dziś na cmentarzu Łyczakowskim w 76. rocznicę śmierci świętej pamięci inspektora Władysława Sobolewskiego delegacja policjantów z Komendy Głównej Policji stojąc przed odnowionym grobowcem oddaje cześć jego pamięci. Uroczystości przy odnowionym grobie Władysława Sobolewskiego odbyły się 4 października bieżącego roku. Na renowację nagrobka inspektora Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej przekazało 20 tysięcy złotych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej, zastępca dyrektora Biura Komunikacji Społecznej MSW Monika Zakrzewska, konsul generalny RP w Lwowie Jarosław Drozd, wiceszef Urzędu MSW Ukrainy w obwodzie lwowskim Sergii Maruniak, szef lwowskiej milicji Sergii Zubanienko i inni. Bardzo mnie cieszy, że jesteśmy tutaj razem, policja polska i milicja ukraińska, że we wspólnym działaniu umiemy i potrafimy oddać hołd wybitnemu specjaliście z zakresu dziedziny, w której tak wiele wniósł i że możemy wpleść tą uroczystość w wiele innych dokonujących się wydarzeń i przykładów dobrej polsko-ukraińskiej kooperacji i współpracy. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość i za uczczenie pamięci tego wybitnego Polaka. Dziękuję. Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych. Ojciec Władysław Lizun, proboszcz parafii świętego Antoniego we Lwowie, poświęcił odnowiony grobowiec. Ja pozwolę sobie za pośrednictwem pana redaktora zaapelować do telewidzów o sygnały. Ktokolwiek z Państwa wie, zna z przekazów rodzinnych, miejscowych o takich miejscach, serdecznie prosimy o kontakt. Chociażby za pośrednictwem redakcji Kuriera Galicyjskiego będziemy starali się upamiętnić wszystkie te miejsca. Stowarzyszenie Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie jako jedną z dziedzin swojej działalności statutowej ma poszukiwanie, opiekę i doprowadzenie do godnego stanu miejsc pochówków polskich policjantów. Stowarzyszenie zawarło porozumienie o współpracy z Fundacją Dziedzictwo Kresowe i pierwszą wspólną akcją były prace renowacyjne przy grobie doktora Sobolewskiego. Ze Lwowa Krzysztof Szymański, Kurier Galicyjski.